Otwieramy zagubione paczki za 4000 zł. No way. Fausti z moim wizem, kurwa. To mogłem być ja tutaj. Jakbym odpowiednio się dogadał. Dziś otwieramy zaginione paczki z Yoshim. Słuchajcie, rok temu ten film wam się bardzo, bardzo spodobał. Oglądałem ten film i był fajny. Byłam też ostatnio na odcinku Yoshiego, także wpadajcie. No i oczywiście tym razem przyszła pora na otwieranie u mnie paczek, bo tak się umówiliśmy. Tak, tak się umówiliśmy i powiem tak, ostatnio robiliśmy ogromne jakieś zyski. No, dobrze, że pingwina nie ma. To go nie boli serce. I w ogóle tutaj i tak dalej. U mnie okazało się, że no nie było zbyt wybitnie, ale ty masz farta i masz dosłownie, jak widzę te paki, które dzisiaj otwieramy, mi się wydaje, że będą tam totalnie jakieś powalone, niesamowite rzeczy. W ogóle zacznijmy od tego, że ja rok temu miałam paczki chyba tam za 4000 zł tak, i były tak, bardzo tak. Fajne itemy, zwróciło mi się, że tak powiem. Tam było w pizdę kasków, nie? Ta. Kaski w ogóle, ta. Telefony dostaliśmy. A ty z kolei jakąś większą kasków. Wartość tych paczek miałeś i totalnie nic w nich nie było. Więc ja, trzymając się swojej dobrej pasy z zeszłego roku, tym podoba mi się, że skończyła się mafia Freeza i z 7 widzów spadło do 3. Kurwa. Razem zamówiłam za 3000 zł. O, dobra. A tak ludzie mieli party, żeby to gówno obejrzeć ze mną? Tym razem jest totalny miks, w przypadku obu paczek mamy dzisiaj dwie paczki. Tak, żeby widzom sprecyzować, o co tutaj chodzi. Generalnie są to paczki ze sklejonych dosłownie rzeczy, które zostały zwrócone, bądź albo zostały zaginione. Zaginione i tak dalej, i tak dalej. Dobra, dawaj pierwszą pakę. O Jezu, jakie to jest styl! Ja to tak zbiorę na kozaku, a to jest ciężkie w ogóle w środku. No i słuchajcie, jedno... Dobra, co tu będzie? Stań, że tu będzie kurwa, jak jest ciężkie. To nie wiem, co to może być. Może jakieś... Kurwa! Może jakieś hantelki, czy coś? Patrzmy, co tu jest w tej paczuszce. Nie mam zielonego pojęcia, co jest w środku, bo było zamawiane przez moją... To takie małe dosyć. ...asystentkę. Co? Ej! O Jezu! Yo! O mój Boże! To wygląda, jakby to dosłownie... O kurwa! Ile etui na telefon, co jest? Ile case'ów? Była paczka pełna case'ów na telefony, których nikt z nas nie ma. To jest Samsung A23 4G. No tak się składa, że nie mam go. Ale widzowie, jeżeli ktoś z was ma taki telefon i chcecie dostać takiego case'a albo coś, co jest właśnie w zawartości tych paczek. Ej, bez kitu! Przecież to kurwa można wszystko dla widzów rozdać, zajebiste. Tak, to dawaj. Tylko kurwa, to specyficzne telefony konkretne muszą być. Ale na pewno na tyle osób, to kurwa się ktoś znajdzie z tymi konkretnymi. Na Instagramie, tak, zobaczymy, co da się zrobić. Ja uważam, że 50 tysięcy lajków pod tym filmem, albo 60 i robimy jakiś bazarek. Bazarek robimy jakiś z naszej rzeczy, nie? 50 tysięcy łapek w górę pod tym filmem i otwieramy z Yoshim. No to będzie bazarek, widzowie. Pingwin ma taki telefon. Letnią wyprzedaż garażową. Dokładnie. Ja myślę, że trzeba podbić troszeczkę łapek w górę. 70 tysięcy łapek w górę. No to nie będzie. No i chuj. Pomyślej sobie, kurwa, pewnie wbiją. I będzie sam manianę odpierdalać. No to chuj, nie będzie bazarku. Dobra. Otwieramy wielką wyprzedaż garażową. No i dogadani. Dobra, patrzymy, co jest w środku. No case. Case. Ej, tu z serduszkiem jakiś. All you need is love. Ej, tu jest na iPhone'a 13 Pro. O, no to nie mam takiego. Nie mam takiego. No nie, no są przeróżne generalnie. Ej, ale to są ładne, co to ładne jest? Są. Ej, patrz, cena z tyłu to 4 dychy. A ta cena tego to są 3 dychy, a patrz, jakieś świecące w ogóle. Dobra, ale zacznijmy od tego, że ta paczka z Allegro kosztowała chyba tylko 300 wy? Nie, serio? A nie 190. Co? To kurwa? O kurwa, ej. Ty, z tego można emotę zrobić, poczekaj. Robię screena. Nie zrobię. Czekajcie, bo to kurwa jest dobry kandydat na emotę jakąś dla pingwina. Specjalną. Czekajcie. No kurwa, działa ten program? Do screenów? Ej, no i boję się w ogóle tak swoją drogą, jak się odpala, że kurwa będzie problem z Minecraftem znowu, przez to, że jest tak gorąco. Ty, ale jak kurwa 200 zł do chuja? Jeśli to jest ten legit, kurwa, że 200 zł za to, za taką paczkę ten, no to przecież to jest taki stonks, że chuj. 199 kosztowała cała ta paczka! Jakim cudem? Przecież cena jednego case'a
za to 40 zł. Ej, dobra, liczymy, ile jest case'ów i średnia cena, no to 35 zł tych case'ów jest. Ej, wszystkie są takie otwierane, takie babciny vibe. No, ale ja ten jest słodki, taki uważam. I to się mieni tak fajnie. Ty, patrz, zegarek to jest w ogóle jakiś. A nie, czekaj, to jest kalendarz, co ja mówię w ogóle? To jest kalendarz z zegarkiem. Ej, może zegarek też. Mega fajne to jest w ogóle. Aha, bo masz ten, bo no. Masz dzień. Ej, mega to jest fajne. Ale obstawiam, że takie coś koło 6 tych będzie. Tutaj kolejny zegarek. No, tutaj w ogóle mamy kolczyki. A mi się dziurka zmniejszyła w uchu, to może mi założyć w ogóle zaraz. Całkiem ładne kolczyki. Da radę mi założyć, czy mam za dużą dziurę? Myślę, że masz za dużą dziurę w uchu. No, ale poczekaj, panie. Wiem co da się założyć. O nie! Teraz przechodzimy w kolczyki. Ja ale wiem... te kolczyki to pewnie jakieś gówno z Chin. To są case'y i w tym momencie kolczyki. Ale poczekaj, poczekaj. Zobaczmy ile tych case'ów było. Dobra, raz, dwa, no, 16, 7 na. 17 razy 35. Około, no. 350. No, około 6 stówek. 595, widzisz? Buźka pracuje. Szkoła. Ty, to jest pojebane, jeśli faktycznie ta paczka kosztowała 2 stówy. Ale mi mówili tak, no nie zdaje pan z matematyki. A wiesz, że ja w ogóle miałem poprawki z matmi i tak dalej? Masakra. Ale widzisz, panie nauczycielu, umiem liczyć. Jak trzeba policzyć dobrze coś, co się w życiu przydaje, to ja policzę. Ja miałam 65% z matury podstawowej i nie umiem dzisiaj. Ja miałem z podstawowej też chyba koło... Nie, nie wiem. Ja chyba też miałem koło 60%. Nie pamiętam, kurwa, co? Nie wiem. Liczyć, jakby to... Albo 50 coś, nie wiem. A, nie. Ej, dobra, ale ja to naprawdę... Ja maturę 5 razy. Nieważne. Co? Ja pierdolę, Joshi, co ty mówisz? Ej, dobra, ale ja to naprawdę... Ja maturę 5 razy. Nieważne. Potrzebna ci pomoc w ogóle? Żeby ją poprawiać? Dla Beki tak robiłem. O, dzień dobry znowu. Kejsiki odkładamy, to naprawdę kochani, słuchajcie, solidna wyprzedaż tych rzeczy będzie. Dobra, kolczyki. Wyjęliśmy te wcześniej. Mhm. I... ładne. Jo, tutaj tu jest monety jakieś i z perłowe z pieniążkami w ogóle. Jo, ej, mega crazy. Są mocne. To wygląda jak królowa Elżbieta. Też tak wygląda, no. O, pierścionki, fajnie, bo ja lubię pierścionki. W sumie ostatnio potrzebowałam jakichś takich kolorowych. Ale to da się przełożyć przez twoje ucho, próbujemy? Kurwa, 98, ja nie wiem, jak można tak matmę kminić. Ja nigdy, ja nie wiem, ja nie umiem matmy w ogóle, nie. No można spróbować, no. Ja myślę, że takie kolczyki, dwie dychy, może 15 no, złotych. Coś takiego, właśnie w sieciówkach to tak mniej więcej ze coś takiego chodzi, nie? No. Tutaj mamy dla kamienia, to jest uwaga... Pokaż, pokaż, perła. Perła jest po prostu szlachetna i wyglądasz w niej drożej i tyle. Ja, normalnie przeszło. Tak? No. O, ale ten jest bardziej zarośnięty. No, bo ten wypadł 2 miesiące. Kolejne kolczyki. No, to jest najgorsze sandrala, nie? Ale real. Tutaj też kolejne. Ja myślę, że nie ma sensu ich wyceniać, bo one są pewnie podobno cenowe wszystko. Bierzemy wszystkie po 15 zł no, po prostu. No, nawet bym średnią zrobiła dychę, wiesz? I mamy jeszcze tutaj takie kokardeczki modne w tym sezonie. Kokardki są, tralalala. Mhm. Tutaj mamy tak. Raz, dwa, trzy, 10, 11. 11, no. Średnia około... dychy, no to 110 zł myślę, że liczymy, bo tutaj no, mimo wszystko nie ma co więcej. I pierścionki, które będą mnie za duże. O, ale się mogą być dobre, jak się... Chodzisz w sygnetach? Nie. To zacznij. Tak o, tak będę chodził. Idąc dalej, normalnie widzowie gacie nam przyszły. Używane? Oj. Co ty gadasz, nie mów, że używane. Ej, co jest? Czekaj, to są gacie? Striny. Czemu nie są zapakowane? Gacie, kurwa. Ale w cokolwiek. No, dla przykładu tutaj oczywiście pokażę. Kochani, to nie idzie na wyprzedaż. Ale to a, już... A, tu wow. Były, w tym. A, czyli te gacie jednak nie są... XL, string, 3-pack i ty. Obo są stąd. Ale ja myślę, że XL-ki? Nikt już nie będzie chciał. Uważaj, Joshi. Czekaj, zobaczę, bo może XL są G. Nie no, jest G. Generalnie. Ale są bez szkoły, więc nie są jakiejś beznadziejnej jakości. Jak ja byłem mały i jeździłem na wakacje z rodzicami, to chłop... Pingwin już by kupił te. Chłopy praktycznie w takich gaciach chodzili. Oje, w takich slipach, no. W takich slipach ale właśnie. Do dzisiaj znajdzie się na pewno chociaż jedna taka osoba, która nadal w takich chodzi. Ja myślę... Ja mam jedną osobę, która chodzi w takich. Że one znaczy, nie w takich, ale ty co oni mówią. Kosztować około 3-4 opakowań. Tymczasem ja przechodzę z dosyć ciekawym pytaniem. No. Otóż, dlaczego one są zapakowane w worek? Nie. Nie, na pewno nie są zwrócone. Dobra, ciekawostka. Kiedyś, parę miesięcy temu jak zamawiałem paczki, dostaliśmy używane gacie, serio. Nie. Naprawdę. I dostaliśmy AirPodsy, te pierwsze AirPodsy, te takie na kablu, z woskowiną, wiesz,
Uszną. Jeśli to jest tak... O, ja pierdolę. Zaklejone, bo to jest zaklejone. Nie, no i mi się wydaje, że oni to zrobili po to, żeby właśnie nic się tu nie zepsuło. No tak. Myślisz, że ktoś użyłby i zwrócił? No tak. Ja jestem myśli, że jednak nie. Cena takich stringów, no taka paczka, tu nie wiem, 20 zł mniej więcej. Ej, czuję się teraz jak na tych live'ach, co robią we przedmiotach. Kochaniutka, takie stringeczki dla ciebie. Sarka tam dla Asi, Asia napisała. Ja widziałem takie streamy, bo skitam. Komentarzyk, to te XL majteczki odkładamy dla niej, ale kochany, w razie czego jeszcze mamy beżowe. Tak. I teraz jak kupicie 3, to jedne dostajecie tak, gratis. Tak, to jest dla was w takim razie. Tak jest. Pamiętajcie, tapujemy. Licząc gacie, bo to gaci mamy... No, kilka opakowań, więc... 3, ja mam 3. Ja mam też 3. Ja myślę, 6. że tutaj łącznie koło... 200, ja bym powiedziała. Tam powiedział 150, tak maksimalnie. Kochani, no polecamy, no nie chcę tylko wpadać na nasze live. Idąc dalej, Jezu, ta paczka jest endless dosłownie. Dobra, ramki, jeszcze? Ale jeszcze porządne. Można tu sobie... Kurwa, rameczka taka. No to myślę, że z 3 dyszki luźno. Zdjęcie ze swoimi przyjaciółmi, chyba że nie masz tu. O Jezu, mango wood. Ty, ale ładnie pachnie w ogóle, jak mango. To po prostu jest wrzucenie do jednej paczki kilku jakby... Ramek. Oho! Oj, 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 oj. No i teraz patrz. 7 lat nieszczęścia. Design, to jest design. Ej, to jest super. To jest lokówka do włosów ze szczotką, więc jak na przykład ktoś chce mieć włosy takie stylizowane, to jest super i dostaliśmy takie dwie. I teraz pytanie, czy działają, czy nie działają i mają wymienne końcówki, słuchajcie. Najlepszy produkt teraz w tym sezonie. Kupując jedno, drugie dostajecie w gratisie. Dostajecie w gratisie tom z napisem defekt. O. Ciekawe, o. Co a po co to oni defekt? Sprzedają? Ciebie możemy sprawdzić, no. Jest. A propos ramek, ile taka jedna ramka? Ja myślę, że 3 dychy, 4. No, no to cztery dychy. Cztery dychy za taką rameczkę. Bardzo ładne, eleganckie rameczki. Troszeczkę tutaj brudne, ale to widać ewidentnie, że to mango. I to jest dowód tego, że to jest z prawdziwego drzewa. Dobra, defekt. A to były takie, co były sprzedawane w Rossmanie, bo tu jest nawet Rossman. Dobra, jedna szczotka jest. Futerał. Jest. Nie no, jest G. Jest wszystko git. Okej. Okay. Kolejna szczotka. Pewnie nie działa po prostu. Działa. I trzecia też. A to nie powinno być na całość? A, że nie ma w niektórych... Nie powinno, bo powinien być przepływ powietrza. No tak. No to jaki jest defekt? A dobra, a weźmy gniazdko i sprawdźmy, czy działa. Ja nie chcę jej używać. I prąd wykurwi. Bo nie chcę, bo w razie czego się odda po prostu komuś. Polski rządzie, mam nadzieję, że jestem wystarczająco ubezpieczony. Jednak nie wyłączyłaś, ale czujesz to? Nie. Takim dymkiem wali. Bo to działa jak suszarka, to jest plastik, który się nagrzewa. No to tak działają suszarki. Taki metalowa płytka się nagrzewa, wiatr dmucha i dzięki temu wieje. Wiatr dmucha i dzięki temu wieje. Właśnie działają suszarki. Ale to nie jest defekt, działa! Jest pewien... Znaczy działa. Temu wieje ciepłe powietrze. Serio? Tak właśnie działają suszarki. Ale to nie jest defekt, działa! Jest pewien problem. Jest jedna rzecz, która mnie strasznie wkurza dzisiaj. To, że to ludzie bez suba oglądają niektórzy. O. Jezus Maria. Ale to po prostu... Ja subskrybuję. Ale mnie to wkurza, nie? Nie, ja. No, musicie zostawić jeszcze, suba, jeszcze tego lajka nie zostawi... Ja pi... Oni... Nie. Też zostawiłem, proszę kurwa mnie nie obrażać do chuja. Nie chcą wyprzedaży garażowej. Ja, szczerze, ja współczuję wam, że tacy jesteście. Bądźcie jak ja. I dajcie suba. I łapkę w górę. Ja myślę, że to kosztuje około... 8 dych. 6 dych. Czyli będzie pewnie pomiędzy. Ja właśnie tak... Około 35 zł jest. Czyli mówiłem, zaraz się okaże, że 4 dychy, nie? Co to jest? To są jakieś piłkarskie balony. Mape? Brzmi jak... Mbappe. A jest to tak... są ten! Cool party, to są dwa balony piłkarskie. Balony. A z drużyną Co? Ten! Cool party, to są dwa balony. Nape? Who is this? Bro, Nape? What the fuck? Who is Nape? Piłkarskie balony. A z drużyną Francji? No. Kochani, jak ktoś jest fanem jakiejś drużyny francuskiej w piłkę nożną. Ale nie, to chyba nie chodzi. Co znaczy Nape, kurwa? Na P. Obrus. Nie, co to jest, kurwa, bo to nie wygląda jak balon.
musicie zostawić łapkę w górę i przyjść na wyprzedaż garażową. No, chociaż powiem tak, nikt tutaj oczywiście pewnie nie jest fanem Francji, wszyscy Polska górą oczywiście, jeśli chodzi o te balony. Obstawiam, że 15 zł. A to są balony? Coś takiego? Sypialni na pełen, nie wiem co to jest. Że jeden? No jedno opakowanie, bo są dwa balony w środku, więc uważam, że tak właśnie jest. Dobra, ostatnia paka w pace. Co to jest? Dobra, a wyciągnijmy. To jest No ale chyba są w stanie odróżnić balona od obrusu, kurwa. To może, nie wiem, może to jest jakoś inaczej przetłumaczone. To może źle ten obrus, ja chuj wie. Chyba. To jest najcięższe. Uwaga, uwaga. To jest na monitor, mówiłem. Jak na monitor? Normalnie, patrz, to przykręcasz do biurka. Okay, tutaj tak. Mocujesz to, tego. I masz tak. Tego kija tu kładziesz i tak. Yo, to zajebiste. To czym jest na P, nie mam pojęcia. W tego kija wbijasz to i wtedy tutaj mocujesz monitor i normalnie masz taki wysięgnik. Wow, no. Przydać się? Nie. Chociaż w sumie... Dobra, jak dajesz, to biorę. No to co biorę. To tego na wyprzedaży nie będzie. Proszę bardzo. Oh, dzięki. Ty, to akurat zajebiste było. Jezu, stary, uważaj. A to pewnie ze stówek już to, chociaż to pewnie też z Chin, kurwa, jakieś. Ale tak czy siak mi się wydaje, że warto coś takiego to z 7-6 dych. Na plecy! Na plecy? No, żeby ci dyski wypadły. Tak, jak kostkę skręciłem na twoich urodzinach, to nie powiedziałeś mi, żebym uważał. Znaczy, powiem ci tak, ja po prostu nie spekuluję nic dobrego, tak szczerze. Ale... Oj, no jak to jest takie kurwa lekkie, no to raczej gówno będzie. Ale co tak gadasz? I tak już mi się zwróciło. Ale śmierdzi. O kurde, takim... Ale bali rybskiem. Rybskiem? What? Takim... Może to są używane majty. Że jest tym rybskiem. Że z takim klocem trochę. Bo... Klocem? No takim... Nie, rybskiem, takim chińskim rybskiem. Nie. Dobra, trzeba jedną zdjąć. Dobra. Tutaj mamy jakąś taką... Czekaj, co to będzie. Wezmę tę folię. Wow! Ty, chyba coś największego. Uwaga! Żelazko! What? Ej, to... O kurwa, żelazko? Całkiem git firmy! Co to jest? Tu się klei! Bo dotknąłeś klej z tego. Tutaj generalnie możliwe, że coś z tym żelazkiem jest nie tak. Co się robi z takimi rzeczami? Gdzie się je oddaje? No właśnie, do paczek, które kupiliśmy. Się klei. No, wiem, wiem. Ale sam dopasowuję jakieś rzeczy. Ja myślę, że... 9 dych. No. A, w ogóle słuchajcie, ja proponuję od tych paczek zaczynamy typowanie znowu. Typowanie tak. Znowu? Dobra, o ile? Ta paczka będzie warta... Znaczy... O ile? No znowu o stówę. O dwie. Ale czekaj. Razem, dobra. 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 Lecimy. Dobra, ile dałeś? 9. Aha, za ile rzecz jest warta? Kurwa, jak ona dziwnie wyglądała w tych... W tych włosach ciemnych, pojebane ty. Lepiej tak blond. To jest warte w mojej opinii 89,99. Dawajcie, też typujcie. 9 dych. Ja dam 120. Poważnie wyglądała w ciemnych. No. Ale mi się wydaje, że tak lepiej chyba w tych blond. Ile myślicie, że żelazko? Ja się nie znam kurwa na żelazkach w ogóle. Zniem, czy to jest dobra filia. Ja nie wiem ile kurwa żelazki kosztują, ale no ja stawiam, że 89,99. 150? O kurwa. 200, siema te shity w ogóle. Kurwa. Ty na to blisko byłeś. Uwaga, uwaga! Wow! Wow! Ale czemu ludzie zwracają takie rzeczy? A co to jest? Do czego? Do dłoni? Jak stara mała. Hydra Energy Gelipador Energizer D. Witam, witam. Elegante Viso Endo. O, ma w sobie guarany, witaminę C. I co? I to normalnie otwarte? A poczekaj, bo tu w ogóle jest jakiś dzwonek. Tak jak to wygląda, budzik. Ale tu nie ma połowy chyba. A nie, to jest po prostu etykieta. No. O, boli cię kostka? Może to rozgrzewa, dawaj kostkę. Wow, tyle styknie. Test tajemniczego żelu. Dlatego jest. Mam nadzieję, że nie trzeba. To mi się wydaje, że to chyba nie jest do kostek. Amputować nogę. Ty, co się dzieje? Ej, to mi grzeje nogę, ty. To jest do czyszczenia twarzy. Tak? Tak. A to sobie nogę wyczyścić. No właśnie. Dobra, jak już wiem ile to kosztuje, no twoim zdaniem nie ma sensu, ale 28 zł, więc sporo jak na... Lepiej na nogę niż na jaja, kurwa. Ej, to dużo. Ja bym nie dał tyle za... Ile? Co?
kosztujemy, co moim zdaniem nie ma sensu, ale 28 zł, więc sporo jak na rzecz. Ej, to dużo. Dużo. Ja bym nie dał kurwa, tyle. Wow, Siken, to jest... Znanie. Trzeba to walić, jakbyś Boże. Ej, ale dlaczego dają w ogóle czekoladę w takim czymś? Co tu robi czekolada? Jezus Maria. Ej, no faktycznie to jest uwalone czymś. A, Boże, mango! Totalnie nie, ale jakiś batonik i nie mam ochoty go przetestować. No nie, bo cały jest upaćkany czymś. Chyba już wiemy, co to wyciekło. Wow! O, no i drama. Rzuciła kurwa jedzeniem. Pozdro. O, ej, ale... Ariel, o kurwa. To mi się przyda. To jest, uwaga... Do prania. To myślę, że z 5 dych. Kurde, no powiedzieliśmy ten sam. Ja stawiam duże to. Ale no to ja bym powiedział 59. Samo, nie? Ale to nie jest jakaś duża pojemność. 38 zł tam. 4 kosztuje. O! Kurwa. Czyli wygrałam. Dobra, biorę to. Garnię. To jest, nie wiem, 15 zł. Maseczka do twarzy. Maseczka do twarzy? No to 12. Twarzy? Maseczka do twarzy. 10 zł. 9 zł. Kurwa. No nie, no ale nie wiem, po prostu ty mnie teraz tak, tak o, kosisz, nie? Ja nie mam pojęcia. Ale co to jest w ogóle? To jest paczka L'Oreal dosłownie. Ej, ale szczerze, te rzeczy są drogie. Mamy krem... Co to jest? Kremik L'Oreala i też jest brudny już czymś, ale mamy tutaj jakiś anti... Multilift Anti Arrugas Extra Firmeza. Nueva Formula Revila Lift Acion Intensa. Nie wiem, co to jest. Hidratante Noche. Czyli do tego, hidratante. To jest ten, że nawadniania czegoś, w sensie, wiecie. No nie wiem, kurwa. 21 zł. I Aruga z ekstra, pewnie na zmarszczki, z retinolem i tak dalej. Ja obstawiam 45 zł. Nie wiem. 21. 60. Teraz na koncie 30 normalnie. Kurwa, wygrałem! 50. To co? Chyba ja, bo 45 podał, ale to drogi. Aha, czyli jednak... A nie. 50. Aha, czyli ona. Aha, czyli 50, no to XD. To co? Chyba ja, we 45 podam, ale to drogi krem. Od razu lecimy dalej. Tutaj mamy gamma binaloacid with vitamin B6. GABA. To jest 3 dychy. 3 dychy? To jest witamina B6 po prostu, tak? GABA, no to jakieś takie po prostu. No to ja bym powiedział, no ja bym dał 25, tak szczerze. Zależy od firmy, mi się wydaje, że 6 dych. 60. Co kurwa? A ile powiedziałam? 60! Ty, no i normalnie, bingo! Boże, Pampersy. Pampersy dla dzieci. Ej, moja siostra jest teraz... Nie mam pojęcia, ile kosztują kurwa Pampersy. Nie wiem, 39 zł. Boże. Myślisz, że to dobry pomysł, żeby jej to dawać? Nie wiem, właśnie. Napiszcie w komentarzu, zanim przekażę to mojej siostrze, czy to jest okej dawać jej to, w sensie, czy nic się z tym, jakby, czy jest szansa, że coś się z tym stało? Ej, pieluchy są drogie! No co? A tej firmy nie ma w Polsce, więc ja obstawiam, że 8... Nie no, nie, chyba ja 8... Nie, jeżeli 8... 120 daje. Co ty gadasz, taką paczkę pieluch? Ja się nie znam na dzieciach. Ej, jeżeli tyle... Kurwa, jak 120? Co on pierdoli? Nie, jeżeli 8... 120 daje. Co ty gadasz, taką paczkę pieluch? Ja się nie znam na dzieciach. Ej, jeżeli tyle faktycznie kosztują... 39 ja powiedziałem, tak? Pieluchy, to jak ci młodzi rodzice jakby w naszym... Ja kraju? Nie wiem. Ja mam w ogóle wrażenie, że ona ma jakiś inny głos w tym filmie, albo mi się coś popierdoliło. To wyrabiają. Właśnie nie, szczerze, ja powiem wam, że ostatnio się mega zdziwiłem, ile wychowanie dziecka w ogóle kosztuje teraz. W tych czasach trzeba... To jest pierdolone, ile teraz wychowanie dziecka kosztuje. Bogatym, żeby mieć dziecko. Wydaje mi się, że takie pieluchy nie powinny 39. więcej niż 4 dychy kosztować. 48 bez promki. Jest, kurwa! Najbliżej byłem. 30 bez... Jezu! Co to jest? To... Ej! Sky High! Ej, to jest Maybelline, to do rzęs. Co to? Dusze. Drogie są. Aha, to do rzęs. I dobra, i odpowiadamy, kurwa, ile za 3 czy ile za 1? Bo jak za 1, to bym powiedział 49 zł. No jak za 3, no to 150 około. O, i jak ile obstawiasz? Jedna taka czy dwie? Jedna, czy... jedna. Ile? 49. Ile kosztuje? 3, o ile to 50 zł. 50 zł. 50 zł? A ja 6 dych daję. 40. Jest, kurwa! Ej, to... Ja! Wreszcie! Gratuluję! Jest! A no czaję. No pewnie to są takie dwa główne powody, nie? Że ludzie albo nie lubią dzieci, plus jeszcze dużo kosztuje, nie? Chyba nie dziecko.
Luxoe. Luxeo. To jest jakieś francuskie. A w ogóle. Ta paczka jest sama chyba z Francji. Ej, tak, to tak wygląda. Fajnie. No. Bo ty zawsze z Chin i w ogóle ją z Francji. Dobra, co to jest? To jest moja droga. Herbata. Tak? Nie jakieś. Tabletki. Pose, croissance, fortification. Fortyfikacja jakaś. Chłopie, jak rzucasz, jak w Fortnite, rzucasz to na podłogę i się fortyfikacja buduje, fort. Ja bym powiedział 39 zł. Tabletki. Favorice i impulse. Okej, okay, jakiś suplement. No. Ja obstawiam 120 zł. Ja obstawiam 4 dychy. Dobra, ja się stresuję. A to jest ta mniejsza paczka. Aha, i nie powiedzieli. Co za kurwy. A ja biorę to, nie wiem co to jest. To jest żarówka. Ej, ale jaka fajna. Żarówka kosztuje ile? Z 25 zł? Kiedyś, nie wiem kiedy ostatnio żarówkę kosztowałem, ale kiedyś kosztowały, nie wiem, z 15-10 zł. No to teraz bym powiedział 25. Fajna! Ej! Fajna jest! Fajna. Taka ciekawa, no. Ciekawa! Ej, ja ją biorę generalnie, nie mam gdzie jej wziąć, ale oj, bo zmienia kolory. To dobrze, no RGB. Kurwa, RGB? No to chuj, 49. Fajna, fajna. Mega jest fajna. It's smart! 5 dych daje. Nie, no to jak... 69. Tam to kosztowało 98. A co to było wcześniej? Te tabletki. Aha, tabletki kosztowały kurwa tyle pieniędzy? Aha. Ej, tabletki 98, czyli ja dostaję punkt. Uhu! I teraz ile kosztuje żarówka? 35 zł około. Serio? O kurwa, to jakaś niszczyzna pewnie. A ty ile powiedziałeś? Powiedziałem mniej niż ty. Gratuluję. Dziękuję. Dobra, otwieramy już, tak, nie ma sensu się z tym bujać. Mamy tak znowu te batoniki. Śmierdzi, także hej, one są do wywalenia. Wow, tu wyciekło. Ale to tak kurwi, może to właśnie, to kurwi. Wyciek tu, widzowie. I tu mamy znowu gabę. Wyciek gaby. Bo więc nie chcemy jej. Tu mamy ty. Jakbym tak rzucał, ona tak rzuca tym. Ja bym się bał, że jak tym rzucę, to się rozjebie i wypadnie na ziemię. Tu mamy znowu gabę. Wyciek gaby. Bo więc nie chcemy jej. Tu mamy... Tu są jakieś żelki, energii. Ej, próbujemy? Yo! No, dawaj. Kurwa! Co jest? Energii, ej, próbujemy. To ciekawe, czy to dobre jest, jak to tak wyjebało w takim wypadku. Yo! No, dawaj. Kurde. Możliwe, że są po terminie chyba jednak. Tak, do lipca. Nie, to jeszcze mają termin. Ooo. Nie chcę ich. No to jak do lipca, to gdzieś. Wiesz, straszne mi robaki i takie rzeczy, ale tego żelka to ja bym nie zjadła. Ej, zajebiste. No bo witaminy mają. Dobre, bardzo dobre. Chcesz żelusia? Nie chcesz żelusia? Nie. A co się krzywisz? Dobre są. A takie kwaśne trochę. Ja myślę, że jedno takie opakowanie, 3 dychy. Ja bym powiedział, że 39. Ja myślę, że... Nie, takie rzeczy są drogie. 45. Ej, drogie one, 94 zł. Ile kurwa? Jest! To może nie wyrzucajmy. Nie, na lisel. Co tu mamy? To jest Biblia. Religions. Normalnie to jest... Your moral katolika. A to już jest w innym języku, to już nie jest francuski. No. Co to po hiszpańsku to jest? To już nie jest francuski. No, ale to jest normalnie opis tam. O, akurat na Adama i Ewę trafiłeś. Tego. O, mamy elementarz na 3-latka. Więc ciekawe, czy było używane, czy nie. Znowu po hiszpańsku. Co się robi z takimi rzeczami? O, ale tu są naklejki i wszystko. Ja generalnie bardzo bym chciała nauczyć się hiszpańskiego. I bardzo bym chciała przeprowadzić się gdzieś do Hiszpanii. I nie wiem, czy... Hiszpański przydatny język, uważam. To nie jest znak. Może to jest znak. A zostawię sobie, będę się uczyć. Ej, kolejne suplementy, kolejne żelki, stary, testujemy. Ty! Data ważności? Do 30 października. Dobra, to dawaj, tylko weź. Jak tamte kosztowały 94, to będą tańsze, 69 stawiam. Otwórz ty. To jest melatonina, będzie działać po 5 minutach. A, to melatonina. Ej, bo tak, teraz wzięliśmy te żelki energia, nie? I teraz żelki z melatoniną i będziemy tak. Ej, sprawdzamy, co się stanie? Dobra, dawaj. Kochani. No co się stanie, no? Pewnie nic się nie stanie. Nie róbcie takich rzeczy i generalnie stosujcie tylko i wyłącznie suplementy i takie rzeczy według zaleceń, które znajdziecie na ulotce. Bądź oczywiście się z lekarzem lub farmaceutą. Gdyż każdy tak niewłaściwie stosowany ma. Zagraża swojemu życiu i zdrowiu. O, dziękuję, pięknie. A już tak nie gadają w reklamach. Nie. Dobra, jesteśmy bezpieczni. I ładnie pachną. Jak ładnie, tak co, no. Tak landrynkowo, ty. Dobra, biorę. Mam nadzieję, że mnie tam nie uczuli, proszę. Teraz już nie gadają tak, już są jakieś takie krótsze,
Jakieś takie krótko mają teraz sekwencje. Już nie gadają tak. Takie mięciutkie, takie wiesz. Bo zawsze właśnie było, że to jest takie mega długie i wiesz, tak mega szybko to czytali, a teraz to jest jakieś krótkie taka formułka. Ja uwielbiam takie żelki. Dobra, ja... Bo zawsze jak ten... przyjeżdżam do rodziców i oglądam telewizję, bo tylko wtedy oglądam telewizję, to właśnie tak mam, że kurwa, ale dziwnie. Obstawiam, że kosztują 6 dych. Ja daję... 49. 45 zł. Dobra, 10 euro przyjeżdżą. Ja pierdolę, no co tak? 2 złote? A ty ile powiedziałeś? Powiedziałem mniej niż ty na pewno. Okej, okay, kochani, oprócz tego znowu mamy Annę Marię Laju, Stika, jakiś znowu magnes tym razem. Czyli generalnie paczka z suplementami i takimi zdrowymi rzeczami bym powiedziała. Mamy też jakiś krem. To jest krema, no to jest krema. Krema, emulsja, pewnie też jakaś droga. Ej, mega dziwne, że tu trafiłam na takie drogie rzeczy. Mamy też takie coś, co u nas się znajduje. To? Co dermatologist, to? Jakiś krem to jest też znowu. Ojej. To montażysta. Sunscreen SPF. O! To jestem pewna, że jest jakiś leczniczy, drogi wciul SPF. Dobra, dawaj. Chuja tam, dobra, 59. Mamy też oprócz tego... Ty, dwa są normalnie. A SPF-y są drogie. Będziemy no. Sprawdźmy tylko, ile te kosztują rzeczy. Ja myślę, że no 150 zł może jeden kosztować. No, mi się wydaje, że 90. Słuchajcie, to kosztuje 102 zł. Drogie. Ej, no to, ale szczerze? Ja nie wiem, czemu w tej paczce, no nie? To nie to. Jest tyle drogie rzeczy. No. 43 kron. Aha, kurwa, mówiłem. Niezłe 120, co? Niezłe 120 zł. Dobra, przechodzimy do kolejnej paki. Ty, jak te kolczyki się zdejmuje, bo mnie cisną w uszy. Cisną się w uszy już. Bo mam takie... Jeszcze ta melatonina z tych kolczyków i ja mam takie... Ostatnia paczka. Melatonina z kolczyków? Co on pierdoli? A mi pewnie... O kurwa, no to już koniec. Ty! A jaki... tak, laptop, chłopie, Apple Watch, kurwa, iPhone. Jakieś fajne rzeczy tam w środku. Dobra, jest G. Dobra, to ja wyciągam to, co widzę. To jest ty. Co to jest? Wow, to jest ten! Kęczer do mycia! Co ty gadasz? No, może auto? To kurwa, to dla mnie! Jo! Paweł, masz referencję. Co jest? To sobie umyjesz tym. Ej, droga rzecz, to musi no, być. To jest drogie. To 200... To 250 zł. 40 zł, coś takiego. Ale czy mi się kiedykolwiek w życiu to przyda? Na akumulator jest! Ej, szczerze, na pewno ci się coś takiego przyda. Ale pewnie nie działa. Nie no, na pewno działa. Oj, o, nie ma akumulatora. Nie wiem, czy jest kompletny ten nie zestaw. Nie ma kompletnego zestawu, do dupy, nie ma akumulatora. Dobra, no, to ja uważam, że to kosztuje generalnie 120 zł. No ci dajmy full price'a, ale no teraz to wiadomo, że cena minus 100%. No tak, no, ale 120 bym dała. Ja daję 240. Wow! 600 w taki kersze. 600, o kurwa, szkoda, że nie ma akumulatora. No ej, ale to są drogie rzeczy, są mówię ci. Są drogie, no. Tak samo jak odkurzacze są tak drogie. A, not included, to aha. Jest full. Czyli kosztuje tyle. O kurwa. Tyle bez tego. Bez, bez akumulatora. Ja. To zostawiamy, to się przyda. O kurwa, no to jak tak, no to petarda. W moim życiu kiedyś. Ale to się przyda, no. Uwaga, uwaga. Ha? Wi-Fi Smart Socket. Smart Home! Ej, to jest spoko, to jest jak Google Home. Rozjebana ta. Nie? A, to są nie. Kontakty! Ej, to też jest G. Generalnie to masz takie kontakty przez Wi-Fi. I na przykład możesz mieć neon wpięty w to, no nie? I podpinasz sobie do tego kontaktu to i w aplikacji na Wi-Fi masz... I ci się wyłącza ten kontakt i wtedy ci się wyłącza ten neon, nie musisz go jakby z prądu wyciągnąć. Ej, zarąbiste! To jest spoko. I przy okazji też ładuje ci się na USB, więc w sumie ej, to jest mega spoko. Jakby to był Philips. No to jest pewnie jakieś chińskie też, kurwa. No to jest tak, że to kosztuje, nie wiem, 49 zł. To by jedna sztuka kosztowała 8 dych, ale że to jest nie wiadomo co. No, Milfra. To w takim razie wydaje mi się, że cały taki zestaw 180. 49. A ja 120 za cały zestaw. 49. O, to wiesz. Nie wiem, możliwe, że po stówkę jedno. Ej, jedno gniazdko jest... kosztuje. Yo! No to mówiłem. Kurwa. Że to jest drogie, no to S. Wygrałem znowu, dzięki. Dobra, to jakieś oszukane paczki ona ma, ty. Co, jest podkręcony drop w paczkach. Ej, ja chyba nadrobiłem punkt, tak szczerze. Możliwe, no. Chyba, możliwe. Nie wiem. Całe, to jest dość całe 4 sztuki jednak, czyli stówka za całe. Cześć, a ja, ty ile ty ja powiedziałam 120, a ty wydałeś 180. Punkt dla mnie. Dobra, tymczasem biorę dawaj. To. To jest nieco spodnie. Yoke Pants, Gaur Malange. 20 zł. 15. A co to jest za firma? Czekaj. Kurwa mać, nie wiem, 25 zł. Czekaj, to jest firma Camp David. Sprawdź kochana, ile kosztują. Dobra, wyciągam. 25 wyciągaj. Złotych. O, z tej strony coś ma... Ej, ty, coś dużego. Kurwa, to jest jakiś plecak. A nie torba? Albo...
To namiot jakiś? Nie, to jest ten! To jest namiot? Śpiwór? Albo śpiwór! Ej! Śpiwór, ej, dobra, to jest... Wow! Ale... Śpiwór! Ej, ale fajny! Nie miałam nigdy swojego śpiwora. Już masz! No chyba, że oddasz widzom, bo... Nie! Przyda mi się akurat i jest waterproof, windproof, breathable, soft, ej, durable... Ale to też pewnie jakaś chińszczyzna jebana i to kosztuje pewnie... Nie wiem... 80, 79 zł. I tak wytrzymuje temperaturę do 70, najmniejsze 32. Szczerze, to jest bardzo dobry śpiwór, chciałbym powiedzieć. Ja obstawiam, że taki śpiwór może kosztować, kurwa, no nie wiem, wydaje mi się, że 210 zł. 79. Ja bym dał, że to jest... No kurde, też bym dał 200 około. Dobra, ja daję 190. Taki elegancki, o, patrz. So. Nawet taki, jak się go, wiesz, weźmie na plecy. No. To jest git. 79. Z tej firmy są po około 230 zł, 100 zł, jakieś używane. Kurwa. A, no to ma, proszę bardzo. Słuchaj dla mnie. Uhu, lecimy dalej. Pojebamy. Dobra, wyciągam, już teraz widzimy, co tu jest. Czy ja dostałam drugie żelazko? Oho. Nie. Co to jest? Dawaj, pys. Serio, to jest takie ciężkie? O Jezu! Key to top a quality. O Jezu, wiem co to są. Co to są? Tarcze hamulcowe. Co to są? Jakim cudem tarcze hamulcowe? Dobra, co to jest, widzowie? Quiz. No tarcza. Normalnie zgadłam? Jestem kobietą i zgadłam, co to jest? Przemek, ja myślę, że jemu by się przydało, ale są zużyte. Słuchaj, zużyte, nie zużyte, myślę, że... Znajdzie się kupca na naszej giełdzie, także kochani, żeby uczestniczyć w naszej giełdzie, zostawiamy łapkę w górę. Ja 250 za jedną, czyli ja bym 500. Dał... No, ja bym powiedział 199. Stów, ja bym dał 300. To tutaj jest do 227. A, no i let's go. 227, gratuluję. Bierzemy kolejną rzecz. Netatmo. Dobra, to będzie jakiś router. Tak, to jest jakiś router. To ja myślę, że nie ma sensu otwierać, jest nieotwarte, może komuś się przyda. 8. Netamo. To jakiś kurwa takie gówno pewnie jest. Taki router, co kurwa masz prędkość max 10 mega na sekundę. No nie wiem, ja stałem, że to kosztuje 49 zł. No, 120. To jest jakaś inteligentna głowica termostatyczna. Co? No kurwa? Po 370 zł to mogło być. Główna stacja pogodowa. Yo! Pokaż to. A ty to odpakowałeś to nawet? Jest? Ej, bez kitu. Ty, fasz. Normalnie mierzy ci temperaturę w domu. Aha. Smart Home Weather Station. Yo, okay. Dobra, idąc dalej. W środku jest rura. Komuś możesz zlewę na chatę zamówić. O kurwa. Co jest grane? Kran. Nie wiem, ile kran kosztuje. 7 dych? 8 dych? Ej! Mega spoko! Kran. 75 powiem. Dobra, ile myślisz kosztuje? Kurde, 120 zł, nie? 75. To ja daję 210. Oho, zaraz się dowiemy. 162. Yo, to drogi! 162, kurde. Ten kran nie zapowiedziałeś? Nie, no ona ma podkręcony drop, jak chuj chłopy. Co to kurwa się dzieje w ogóle? 210? Z tych paszek co ona dropi? To coś. Dobra, no. Punkcik dla ciebie. Ale Yoshi musi mieć ból dupy, że u niego na filmach takie gówno kurwa dostaje z tych paczek, a ona takie rzeczy zajebiste. Dzięki, dzięki. Ty, co to jest? A to jest ten, to jest taka deska lasery. Normalnie. Ej, fajna. Ej, zajebiste. W sensie fajna, 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 podoba mi się. Ale to pewnie kosztuje 25 zł. Ale do domu normalnie. Ej, ale to... Nie, to jest na pizzę! Wyciągania z pieca? No! Myślę, okay, że kosztuje 3 dych chyba. 8 dych. No, ja bym powiedział 29. 8 dych daję, bo to jest takie... Czekaj, mogę? To jest drewno dębowe z dodatkiem mango. 180? Co? Co kurwa? Taka deseczka 180? Oczywiście, że... Dobra, co jest? Tak, bo to jest... Hans Grill. Powiem tak, jestem zadowolona z tych paczek, jak na to, na ile pieniędzy wydałam. No. Lecimy dalej, uwaga. Co my tu mamy? Automated Tuning Assistant. Ej, wygląda jakby powodowało, że samo jeździ. Wątpię, że samo jeździ. Na pewno ktoś na wyprzedaży garażowej się tym zainteresuje. Na pewno ktoś jest kolarzem. Obstawiam 180. 8 dych. To może 50. Co? 1500, co? Ej, co kurwa, a co to jest do chuja, bo ja nie, nie ogarnąłem. Jak na to, na ile pieniędzy ile, co to jest? No. Lecimy dalej, uwaga, co my tu mamy? Automated Tuning Assistant. Automated Tuning Assistant. Automated Tuning Assistant. Bike. Co to jest?
Co to kurwa jest? A przetłumacz jak to na polski. Asystent automatycznego strojenia amortyzatorów. Że przerzutki automatycznie przerzuca, czy o chuj tu chodzi? Nie wiem. Ale 1500 kurwa? Powodowało, że samo jeździ. Wątpię, że samo jeździ. Na pewno ktoś na wyprzedaży garażowej się tym zainteresuje. Na pewno ktoś jest kolarzem. Obstawiam 180. 8 dych. To może was zaskoczyć. Co? 1500, co? Ej, co? Jakim cudem w ogóle? Że to kosztuje 1500 zł i to jest tak. Bra. System zakreślenia dla rowerów górskich z powietrzem, który łączy sobie zaawansowany sprzęt z intuicją. To jest tak. Bra. System zakreślenia dla rowerów górskich z powietrzem, który łączy sobie zaawansowany sprzęt z intuicją, aplikacją typu smartphone. Ej, dobra, bo to do tych. Wow. To jest kurwa. Bo to chyba gdzieś. I do jazdy konnej też jest. To jest najdroższa ale rzecz w tej steel. Paczce. Ale steel, widzowie, yo. Dobra, no i dobra, no i wszystko. W takim razie co? Widzimy się na wyprzedaży garażowej, mam nadzieję. Dziękuję ci za udział. No i co? Chyba kolejną część. Zobaczymy, czy będzie, czy nie. A, zobaczymy, czy będzie, czy nie. No czy to nie mogę, jeśli zrobisz. A, zrobimy. Zrobimy jeszcze jedną. Subskrybujcie. I widzimy fajne się na wyprzedaży garażowej. I padajcie do Josiego. Elo. Fajne te filmy z paczkami, uważam. Fajne.